Wtorek, 5 września, przed nami główne wydanie informacji telewizji TVS. Grzegorz Żądło, witam i zapraszam. Prokuratura rejonowa w Sosnowcu wszczęła śledztwo w sprawie tragicznego wypadku, do jakiego doszło w poniedziałek w kamienicy przy ulicy Krzywej. Z trzeciego piętra spadł tam balkon, który oderwał się od budynku. Zginęła 42-letnia kobieta, a ciężko ranny został jej 47-letni mąż, Paweł Jędrusik. Dzisiaj budynek przy ulicy Krzywej w Sosnowcu jest ogrodzony i pilnuje go policja. Balkony zostały zabezpieczone drewnianymi płytami. Część obiektu została wyłączona z użytkowania. Usunięto także balkony, które zostały zniszczone w poniedziałek. No, wszyscy są zaskoczeni. No, jeżeli mieszkali, to wiadomo, że znali się, prawda? I tak samo, że dzieci, to nie wiem, czy to małżeństwo było, bo nie znam. Tu są dziewczynki, którym powiedziałem, że tak, że jeszcze dzieci są w tragedii. Makabra. Śledztwo w sprawie wszczęła prokuratura rejonowa Sosnowiec Południe. Prowadzi je w kierunku sprowadzenia katastrofy budowlanej, w wyniku której jedna osoba poniosła śmierć. No, jesteśmy na bardzo wczesnym etapie śledztwa. W tym momencie przede wszystkim skupiliśmy się na zorganizowaniu sekcji zwłok i zabezpieczaniu dokumentacji technicznej dotyczącej tego budynku. W najbliższym czasie rozpoczniemy również przesłuchania wszystkich osób, które mogą dysponować wiedzą na temat stanu technicznego budynku lub okoliczności wypadku, do którego wczoraj doszło. Z kamienicy zostało wczoraj ewakuowanych 21 osób. Na razie nie wiadomo, czy budynek będzie nadawał się do zamieszkania. To sprawdza powiatowy inspektor nadzoru budowlanego, ale może to potrwać nawet kilka dni. 5 z 6 rodzin, które zostały wczoraj ewakuowane, te 5 rodzin skorzystało z naszej pomocy. Opiekujemy się nimi, zapewniamy im noclegi i czekamy na ekspertyzę, którą wykonuje firma zewnętrzna, ekspertyzę co do stanu tej kamienicy. I gdy ją już otrzymamy, będziemy mogli podejmować kolejne kroki. 47-letni mężczyzna, który przeżył upadek, jest w szpitalu. Od wczoraj jego stan zdrowia się nie zmienił. Pacjent po zaopatrzeniu ortopedycznym oraz po zaopatrzeniu przez specjalistów medycyny ratunkowej został przeniesiony na oddział intensywnej opieki medycznej. No i jak w każdym przypadku hospitalizacji pacjentów na tym oddziale, to leczenie nie trwa dzień, dwóch, tylko będzie to proces troszkę dłuższy. W związku z tym w dalszym ciągu pacjent jest niewydolny oddechowo i przebywa na oddziale w stanie ciężkim. Przypomnijmy, do tragedii doszło w poniedziałek po 6 rano. Kobieta i mężczyzna wyszli na balkon i wtedy ten oderwał się od budynku i spadł. 42-letnia kobieta zmarła w szpitalu. Rybnik pozyskał unijne pieniądze na remont mieszkań, które zostaną przeznaczone dla obywateli Ukrainy. Lokale, których w sumie jest 40, są już gotowe i właśnie rozpoczął się na nie nabór. O mieszkania mogą się starać osoby, które pracują lub aktywnie poszukują pracy. Paweł Jędrusik. Wciąż wielu obywateli Ukrainy, którzy uciekli do Polski przed wojną, mieszka w tak zwanych zbiorowych miejscach zakwaterowania. W Rybniku znajduje się ono na terenie ośrodka szkoleniowo-wypoczynkowego Stodoły. Jak się pani tutaj mieszka w Rybniku? Dobrze, bardzo dobrze. Jakie są te warunki? Gdzie pani mieszka? Jak wygląda mieszkanie? Tutaj, w ośrodku, w Stodołach. Dla takich osób Rybnik przygotował 40 mieszkań. Ich remont już się zakończył. Zainteresowanie jest bardzo duże, bo do rozdysponowania zostało jeszcze tylko kilkanaście lokali, ale nie każdy może je wynająć. To jest osoba, która jest rzeczywiście uchodźcą wojennym z Ukrainy i chce się tutaj osiedlić na terenie Rybnika, szuka pracy i to mieszkanie jest potrzebne po to, żeby uzyskać na ten okres, kiedy tam w tym kraju trwa wojna, taki okres stabilizacji, czyli móc podjąć pracę i zarabiać na to mieszkanie, które będzie wynajmowane. Taka osoba nie może też być właścicielem albo współwłaścicielem mieszkania na terenie Polski i nie może być zadłużona wobec gminy Rybnik. Mieszkania, które otrzymają obywatele Ukrainy, to najczęściej dwupokojowe lokale. Mieszkania są wyremontowane do wprowadzenia, łazienki gotowe, kuchnia wyposażona w podstawowe rzeczy, czyli zlew, tak, toaleta, prysznice lub wanna, natomiast nie ma takiego wyposażenia jak meble, tak? Tu już mieszkaniec musi po swojej stronie się wyposażyć w łóżka, szafy. Stawki za najem tych mieszkań będą na poziomie opłat, jak za mieszkania socjalne. Warto podkreślić, że lokale mają charakter tymczasowy. Po zakończeniu wojny zostaną przekazane na najem socjalny dla mieszkańców Rybnika. Największe partie kontynuują prezentację kandydatów w nadchodzących wyborach do Sejmu i Senatu.
Dzisiaj swoją listę w okręgu nr 32, obejmującym m.in. Sosnowiec, Dąbrowę Górniczą czy Będzin, przedstawiła Koalicja Obywatelska. Już wcześniej swoje listy w tym okręgu zaprezentowali Lewica, PiS i Trzecia Droga. Karolina Komada. Listę Koalicji Obywatelskiej w Zagłębiu otwiera poseł i były marszałek województwa śląskiego. Jak się tu działa, to się widzi problemy, bolączki ludzi, tysiące rozmów, setki spotkań. Ludzie coraz bardziej chcą zmiany, oczekują tej zmiany. Nie chcą żyć w kraju, gdzie jeden jest napuszczany na drugiego, gdzie człowiek człowiekowi wilkiem. Walczymy o pojednanie, o rozliczenie i o takie normalne życie. Chcemy już spokoju i chcemy się jednoczyć wokół celów. Tym celem dla PO jest przede wszystkim odsunięcie PiS od władzy. Tego nikt w największej partii opozycyjnej nie ukrywa. W jego osiągnięciu mają pomóc przede wszystkim doświadczeni parlamentarzyści i samorządowcy. Na liście w okręgu nr 32 znaleźli się m.in. posłowie Barbara Dolniak i Mateusz Bochenek, a także burmistrz Siewierza Zdzisław Banaś, czy radny sejmiku województwa i były prezydent Zawiercia Mirosław Mazur. Podobnie jak w innych okręgach, również w Zagłębiu na liście koalicji występuje parytet, a kandydaci przeplatają się z kandydatkami. Koalicja Obywatelska chce wprowadzić rozwiązania, by kobiety, ale także dzieci czuły się bezpiecznie. By nigdy nie powtarzała się sytuacja, że kobieta boi się iść do szpitala, by urodzić dziecko. By nigdy nie zdarzała się sytuacja, że kobieta umiera, bo ktoś nie chce przeprowadzić zabiegów, które w danym momencie są niezbędne. Młodszych wyborców ma przyciągać m.in. Mateusz Bochenek, który został posłem w wieku 26 lat. Dzisiaj brakuje przedstawicieli tego najmłodszego pokolenia, dlatego też są to zarówno sprawy dotyczące świadomości ekologicznej, są to sprawy dotyczące edukacji, w tym edukacji przyszłości. Tutaj też jest potrzebna reforma. Oprócz kandydatów do Sejmu Koalicja Obywatelska przedstawiła też dwie kandydatki do Senatu, Joannę Sekułę i Beatę Małecką-Liberę. Swoich kandydatów w okręgu nr 32 ujawniło też Prawo i Sprawiedliwość. Listę będzie otwierała posłanka Ewa Malik, za którą znajdą się m.in. Waldemar Andzel, Robert Warwas i Dariusz Starzycki. Z kolei liderem listy Lewicy został poseł Włodzimierz Czerzasty, zaraz za nim znaleźli się Rafał Adamczyk i Bożena Borowiec. Ja jestem bardzo zadowolony. Chociaż to chyba nie jest najważniejsza sprawa z tych list. Jestem bardzo zadowolony z ludzi, którzy się zdecydowali na kandydowanie. Trzecią drogę mają poprowadzić Kamil Wnuk i Miłosz Motyka. Listy kandydatów w wyborach do Sejmu i Senatu trzeba zarejestrować do 6 września. W Gliwicach pojawiły się kolejne biblioteki plenerowe. Mają zachęcić do czytania, ale też do wymiany książek. To pomysł mieszkańców, którzy wybrali go w głosowaniu do gliwickiego budżetu obywatelskiego. Karolina Komada. Mieszkańcy Gliwic mają do dyspozycji kolejne biblioteczki plenerowe. Od niedawna takie 3 drewniane budki stoją na osiedlu Sikornik. Mieszkańcy, czy nie tylko mieszkańcy Gliwic, mogą do tych budek wkładać książki już przez siebie przeczytane, a inni z nich skorzystać. Oczywiście liczymy na to i zawsze to się podkreśla, żeby nie zostawały na czyjejś już półce domowej, tylko po przeczytaniu dalej ruszyły w świat. Oprócz promocji czytelnictwa jest to też takie proekologiczne działanie. Nie kupujemy, tylko czytamy, wymieniamy się tymi, które już są w obiegu. Idea tej książce Drugie życie praktykowana jest w Gliwicach od 2016 roku. Te przypominające karmniki dla ptaków budki mają zachęcać do lektury na świeżym powietrzu. Ale to nie jedyne udogodnienie dla gliwickich czytelników. W ubiegłym roku też z budżetu obywatelskiego powstał książkomat. Można do niego zamówić przez internet książki z jednej filii miejskiej biblioteki. Do 2 dni zamówienie jest do odbioru. Zwrot odbywa się w podobny sposób. W tym roku w gliwickim budżecie obywatelskim mieszkańcy też mogą zagłosować na kolejną biblioteczkę plenerową lub zakup książek do miejskiej biblioteki. To jedna ze 139 propozycji, które zostały dopuszczone do głosowania. I właściwie wszystkie dotyczą czasu wolnego, rekreacji, infrastruktury temu służącej, więc to też nam daje pewien obraz tego, co jest w danym momencie oczywiście ważne. Między innymi jest to zadanie dotyczące stworzenia strefy chilloutu na Czechowicach. Zadanie dotyczące spędzania wolnego czasu przez młodzież naszego miasta. To jest taka oferta dotycząca wolontariatu i aktywności sportowych. Tegoroczne głosowanie trwa do 14 września. Taki był wtorek w informacjach. Jutro czekamy na Państwa o stałych porach, czyli o 16, 17.45 i 23. Do zobaczenia.